Na budowę i utrzymanie nowych systemów teleinformatycznych, resort zdrowia wydał blisko 54 miliony złotych. Tymczasem część z nich zawierała nieprawidłowe zapisy dotyczące testów, hospitalizacji, szczepień i zgonów. Ponadto od listopada 2020 roku do zakończenia kontroli w lipcu 2023 roku, minister zdrowia nie przeprowadził naboru na stanowisko głównego inspektora sanitarnego, które było kluczowe dla zarządzania zdrowiem publicznym w okresie epidemii COVID-19.